Kilka tygodni temu Raspberry Pi Foundation wypuściło nowy model kamery dedykowanej do maliny. W tym filmie pokażę, jak wygląda i co potrafi nowa wersja kamery wraz z dedykowanymi obiektywami, bo warto od razu wspomnieć, że tym razem moduł kamery nie jest zintegrowany z obiektywem, dając możliwość podłączenia dowolnego szkła, co daje całkiem sporo nowych możliwości. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do filmu, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to kliknij przycisk subskrybuj i ikonę dzwonka, za co z góry dziękuję. Zachęcam Cię także do obejrzenia tego filmu do końca, bo pod koniec pokażę kilka ciekawych pomysłów na wykorzystanie nowej kamery. Kamera Raspberry Pi HQ, bo tak nazywa się nowy model, już na pierwszy rzut oka różni się od poprzedniczki. Jest zauważalnie większa i wyposażona w backnet, czy może precyzyjniej mówiąc, gwint do mocowania obiektywów C oraz CS. Ogromnym ułatwieniem jest zintegrowany gwint mocowania statywowego, dzięki czemu będzie można wygodnie ustawić wybrany kadr. Kamera podłącza się standardową dla Raspberry Pi taśmą CSI, przy czym warto dodać, że taśma jest dedykowana do dużych modeli A i B maliny. Jeśli zechcesz użyć Raspberry Pi Zero, jest to możliwe przy użyciu taśmy, która będzie pasowała do mniejszego złącza, w który wyposażony jest Zero. Pod dakielkiem chroniącym matrycy znajduje się adapter CCS oraz pierścień regulacji backfocus. Adapter umożliwia poprawne ustawienie ostrości dla obiektywów typu C-mount, takiego jak na przykład proponowany przez producenta obiektyw 16 mm. Pierścienia korekcji backfocus nie musiałem używać, ale gdyby była taka potrzeba, to w pudełku znajduje się jeszcze malutki śrubokręt, który służy do zablokowania korekcji backfocus w pożądanej pozycji. W tym celu trzeba mocno dokręcić małą śrubkę na górze modułu. Sama matryca także urosła. Dotyczy to zarówno rozdzielczości, która teraz wynosi 12 megapikseli, a także co ważniejsze jej fizycznego rozmiaru. I ma ona teraz 8 mm przekątnej, gdzie poprzednia wersja miała niecałe 5 mm. W efekcie powinna zagwarantować zdecydowanie lepszą jakość wykonywanych zdjęć względem poprzednich wersji. Oczywiście tak jak i w poprzedniej wersji kamera jest w stanie zapisywać zdjęcie w formacie RAW, co powinno pozwolić na wyciągnięcie maksimum jakości z wykonanych zdjęć. Wraz z nową kamerą Raspberry Pi Foundation zaproponowało dwa obiektywy. 6 mm obiektyw z mocowaniem CS, nie wymagający dodatkowego adaptera, który odpowiada ogniskowej około 35 mm dla pełnej klatki, oraz 16 mm teleobiektyw z mocowaniem C, co oznacza, że do tego trzeba będzie zastosować przed chwilą wspomniany adapter. Ten obiektyw odpowiada ogniskowej około 90 mm dla pełnej klatki. I trzeba uczciwie powiedzieć, że w porównaniu do dostępnych do tej pory modułów kamer z różnymi obiektywami, są to naprawdę duże szkła. Żeby to zobrazować, tak wygląda obiektyw 6 mm, to jest 16 mm. A to maleństwo było użyte w poprzedniej wersji kamery. Oba obiektywy są wykonane z metalu i sprawiają wrażenie bardzo solidnych, mają sporą wagę, a pierścień chodzą gładko. I o ile do dłuższego tele nie mam żadnych zastrzeżeń, a więcej o nim za chwilę, to 6 mm jestem załamany. Egzemplarz, który kupiłem, jest strasznie nierówny, jeśli chodzi o ostrość. Najczęściej w miarę ostry był tylko w środku kadru, a to i też nie zawsze, bo na pełnej dziurze i przy pełnym domknięciu zdarzało się, że nigdzie nie udało mi się złapać ostrości. Pierścieniem ustawiania ostrości można kręcić aż do rozkręcenia obiektywu na części, a sama regulacja wymaga wielu obrotów, żeby cokolwiek ustawić. Pierścień przysłony jest opisany przez dwa słowa, open i close, i na dobrą sprawę nie wiadomo, jaka wartość przysłony jest ustawiona. W związku z tym, robiąc zdjęcia, nie miałem bladego pojęcia, jak dokładnie ustawiony jest obiektyw. Sama przysłona jest trzylistkowa i ma trójkątny, w mojej ocenie brzydki bokeh. To wszystko, co do tej pory powiedziałem, wynika z parametrów technicznych, więc można by się tego spodziewać. To, czego się nie spodziewałem, to byle jakość wykonania. Ilość śmieci wewnątrz obiektywu jest po prostu przerażająca, a dokładnie widać to na tym zdjęciu. Na szczęście przy przysłonie otwartej gdzieś po środku, czyli w jedynym używalnym zakresie, te paprochy nie są jakoś szczególnie widoczne. Na domiar złego śruby blokujące ustawienia pierścieni wrzynają się w gwint wewnątrz obiektywu, dlatego lepiej tych śrubek zbyt mocno nie dokręcać. Rozjechany opis pierścienia ustawienia ostrości wydaje się przy tym zupełną drobnostką. Dla formalności dodam, że można na niego nakręcić filtry o średnicy 28 mm. W sumie to doskonale rozumiem, że jest to obiektyw do kamer przemysłowych, gdzie jakość jest drugorzędna. Ciężko oczekiwać od niego ultraostrego obrazka oraz magicznego rozmycia tła, ale jakby nie patrzeć, kosztuje on 140 zł i można by wymagać od niego przynajmniej poprawnego wykonania. Jako obiektyw do monitoringu jest całkiem ok, ale do ambitniejszych zadań absolutnie się nie nadaje. Przynajmniej mój egzemplarz, na który wydałem własne pieniądze i tak szczerze mówiąc, to trochę tego żałuję. Sprawa wygląda natomiast zupełnie inaczej w przypadku 16 mm teleobiektywu. Tutaj wrażenie solidności idzie w parze z jakością wykonania. Obiektyw jest solidnie zmontowany, nie ma w środku żadnych paprochów, a sześciolistkowa przysłona chodzi gładziuteńko. Pierścień przysłony jest opisany konkretnymi wartościami, dzięki czemu można precyzyjnie ustawić otwór względny. Natomiast pierścień ustawienia ostrości ma tylko opisy far i nir, ale w tym przypadku to zupełnie nie przeszkadza.
Zakres obrotu pierścienia to 1/3 pełnego obrotu. Najważniejsze jest to, że obiektyw jest używalny praktycznie od pełnej dziury i produkuje ostre zdjęcia. No i tutaj śruby blokujące nie oreją gwintu tak jak w przypadku szerszego szkła. Ponieważ jest to obiektyw typu C-mount, do jego podłączenia trzeba zastosować dodaną do modułu kamery przejściówkę. Możliwe też jest nakręcenie filtra o średnicy 37 mm. No i to w sumie tyle jeśli chodzi o sam sprzęt. Teraz kilka słów o podłączeniu i oprogramowaniu. Taśma kamery podłącza się do szerokiego złącza CSI opisanego jako kamera na płytce. W tym celu należy odciągnąć ciemną spinkę do siebie z obu stron, a następnie w szczelinę wsunąć taśmę z łączami skierowanymi w przeciwną stronę od spinki. Po wsunięciu aż do oporu spinka wciska się z powrotem na miejsce. Procedura jest taka sama dla każdego modelu Raspberry Pi, trzeba tylko pamiętać, że złącze w zero jest mniejsze i wymaga zakupienia innego przewodu. Po podłączeniu włączam komputer i uruchamiam narzędzie Raspberry Pi Configuration z menu Preferencje. Tam w zakładce Interfaces na pierwszym miejscu znajduje się pozycja Kamera, gdzie klikam Enable. Po akceptacji wyboru Raspberry OS proponuje restart i od tego momentu można używać kamery. Najszybszym, choć niekoniecznie najwygodniejszym sposobem jest wykorzystanie dwóch poleceń: Raspi Still do robienia zdjęć oraz Raspi Vid do nagrywania filmów. I pomimo iż może to wyglądać skomplikowanie, to tak naprawdę jest to całkiem proste. Poleceniem Raspi Still -T spacja 0 uruchamiam podgląd z kamery na nieograniczony czas, dzięki czemu mogę ustawić wybrany kadr i ostrość. Kombinacja Ctrl-C zamyka podgląd i teraz jeśli chcę zrobić zdjęcie, wydaję polecenie Raspi Still -O spacja foto1.jpg, które na 5 sekund uruchomi podgląd z kamery, po czym zapiszę zdjęcie do pliku o podanej nazwie foto1.jpg. Natomiast jeśli chcę nagrać film, wydaję polecenie Raspi Vid -O spacja video1.h264 spacja -T spacja 10000. Spowoduje to nagranie filmu do pliku o nazwie video1.h264 o długości 10 sekund. 10000 to czas podany w milisekundach. Kamera jest w stanie nagrywać w następujących rozdzielczościach: 1080p w 30 klatkach na sekundę, 720p w 60 klatkach na sekundę oraz 480p w 90 klatkach. I tak niestety na razie zostanie, ponieważ te wartości są ograniczone przewodem CSI łączącym urządzenie z Raspberry Pi. Na początek to wszystko, bo poza ostrością oraz przysłoną, które ustawia się ręcznie na korpusie obiektywu, oba programy Raspi Still i Raspi Vid automatycznie dobiorą wszystkie pozostałe parametry ekspozycji, takie jak czas, ISO oraz balans bieli. I trzeba uczciwie przyznać, że w większości przypadków działa to bardzo dobrze z automatu. Oczywiście oba programy oferują zdecydowanie więcej opcji, które można kontrolować samodzielnie. Wszystkie możliwe do ustawienia opcje można poznać po wywołaniu Raspi Still lub Raspi Vid z parametrem --help. Dostępnych jest mnóstwo ustawień, które pozwalają wpływać na ostateczną formę zdjęcia czy filmu. Warto wspomnieć na przykład o opcji zapisu zdjęć z surowymi danymi z matrycy, czyli RAW, czy możliwości wykonania serii zdjęć w podanym odstępie czasu jako wsad do filmów typu timelapse. Trochę więcej o właśnie wspomnianych funkcjach postaram się opowiedzieć w jednym z następnych filmów. W tej chwili na ekranie widać kilka zdjęć pokazujących możliwości kamery Raspberry Pi HQ z oboma omawianymi dzisiaj obiektywami. Wszystkie zdjęcia zostały wykonane na ustawieniach automatycznych i są prosto z aparatu, nic tutaj nie było obrabiane. I teraz na koniec pozostaje najważniejsze pytanie. Czy warto kupić nowy moduł kamery Raspberry Pi HQ, pamiętając, że kosztuje on prawie 300 zł, a z proponowanymi obiektywami ponad 2 razy tyle? Moja odpowiedź jest taka. Jeśli nie masz pomysłu, do czego użyć kamery, to nie. Do zabawy bez celu wystarczy dużo tańszy poprzedni model V2.
Ale jeśli gdzieś z tyłu głowy masz jakiś pomysł, nawet taki, który wydaje się być nierealny i nie boisz się eksperymentów, to zdecydowanie warto. Warto, ponieważ zastosowana matryca ma bardzo rozsądny rozmiar, który w połączeniu z możliwością zastosowania wymiennych obiektywów potrafi przynieść naprawdę zaskakujące efekty. Bo poza dość oczywistym zastosowaniem jako kamera monitoringu czy webcam pokazujące kwiatka na parapecie, można naprawdę niewielkim nakładem środków i czasu pooglądać kratery na Księżycu. Przyspieszyć czas robiąc timelapsy. Spróbować sił w animacji poklatkowej. Czy kończąc na skali mikro, spróbować poszukać dwóch identycznych kryształków soli. Wszystkie te przykładowe filmy i zdjęcia zostały wykonane przy użyciu kamery Raspberry Pi HQ oraz dodatkowego sprzętu wartego w porywach do 400 zł, ale przeważnie dużo mniej. Jeśli masz gdzieś pod ręką obiektywy dowolnego systemu, to na pewno podobnie jak ja ucieszysz się z możliwości bezproblemowego wykorzystania posiadanej szklarni. Odpowiednie adaptery można kupić lub wydrukować na drukarce 3D. Pokazane przed chwilą zdjęcia Księżyca zostały wykonane przy użyciu samodzielnie wydrukowanego adaptera. Osobiście jestem ogromnie zaskoczony tym, w ilu zastosowaniach sprawdza się nowa kamera Raspberry Pi. Od obserwacji nieba po makrofotografię potrafię wyprodukować używalne zdjęcia i filmy. Innymi słowy, jeśli wiesz czego chcesz i masz pomysł jak to zrealizować, to mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że kamera Raspberry Pi HQ jest tym czego potrzebujesz. W tym filmie to już wszystko. W następnych filmach postaram się pokazać trochę bliżej praktyczne zastosowanie nowej kamery oraz dodatkowe obiektywy, które do niej kupiłem. Dziękuję za oglądanie i zapraszam już teraz na następne filmy.